No witajcie, witamy Cześć. Was tym razem z Warszawy, z premiery LG G7 Thinku. Tego oto telefonu pięknego. Tam odwrotnie wygląda. Tutaj na pudełeczku jest takie Hey Google, widzicie? No, to od razu wiadomo, że LG ma dobre stosunki z Googlem. Jest jeszcze między innymi tutaj e-mail z kartą SIM, ponieważ ta wersja, którą dostaliśmy tutaj do obejrzenia i do popstrykania zdjęć, ma jedną kartę SIM. Wiemy, że jest również karta wersja dwusimowa. Tak. Pamiętacie, że ma ponad 6 cali, pamiętacie na pewno, że można go upuścić i teoretycznie nic mu się nie powinno stać, bo ma normę militarną spełnia. Poprzednik też miał i poprzednika opuściłem. I pękał. Spoko. I wytrzymał. Ma IP68, w związku z tym na zachlapanie na pewno jest odporny, do wody jak deszczu się go możecie upuści, sobie pogadać. Też no wytrzymać. I ma nocza, to co lubicie, ale zaraz wam pokażę, fajnie można go zamaskować. O i nie widać, ma nocza. Widać. Sztuczki magiczne od LG. Nie, super jasny wyświetlacz. Nieodmiennie mnie, powiem szczerze, śmieszy problem z noczem, bo ludzie narzekają, że mają zbyt duży wyświetlacz dingsem, który im, nie wiem, emocjonalnie może im przeszkadza. Może jeden lubi, drugi nie lubi. W każdym razie telefon wygląda, muszę przyznać, zacnie. Fajne plecki, trochę pozmieniano tutaj od poprzednika. Wydaje mi się trochę gładszy ten tył. Nie wiem, może to jest wrażenie, ale ten aparat chyba mniej wystaje teraz. Ładny ekran pozaokrąglany na brzegach, także ładny, tak, estetyczny. Czytnik odcisku palca jest chyba troszeczkę mniejszy, czy mi się zdaje. Wiesz co, nie, jest podobnej wielkości, w podobnym miejscu. Zobaczymy, jak będzie z wytrzymałością szkiełka aparatu, bo wiemy, że poprzedni model miał z tym problemy. Mnie trochę martwi te 3000 mAh, powiem szczerze, mogłaby być ta bateria troszeczkę większa. Wtedy telefon musiałby być grubszy, więc jest tutaj gdzieś, jaka to jest wersja pamięci, tak szukam, ale nie jest. 64 na jest na boku. Aha, opakowania. Okay, no tak, już mi się właśnie zdawał. O, proszę bardzo. O, jest, 64 giga rzeczywiście jest. Także do szczegółowej specyfikacji odsyłamy, znajdziecie ją w linku pod filmem, także no, nie będziemy tutaj was przynudzać. Bo to tak naprawdę pierwsze wrażenie. Za chwilkę się odbywa impreza, tutaj dokładnie, już nas poinstruowała załoga polskiego LG, że są punkty, gdzie można porobić zdjęcia, bo wiecie, on aparat robi zdjęcia. Ma inteligentny. Tak, inteligentny, wie, co fotografuje, wszystko teraz ma inteligentne. Sam ustawia. Są papugi, są pięknie. Kwiatki, jest zieleń, jest coś ruchomego. Tak, zdaje no, się. Pokażemy wam to za chwilkę. Jedzenie słów jeszcze. Jest, tak, przyjechaliśmy się najeść, to jest najważniejsze. Wszyscy dziennikarze jeżdżą po Polsce po eventach, żeby tylko się najeść. Tylko żeby się najeść, no, wiecie, telefon to tak przy okazji. W każdym razie, to co teraz, tak na pierwszy rzut oka, bo telefon dostaliśmy dosłownie 5 minut temu, więc jeszcze się w niego nie wgłębiliśmy, nie wgryziliśmy, dopiero pójdziemy sobie do spraw demo, za chwilę wam to pokażemy, ale to co już mogę powiedzieć, faktycznie wyświetlacz robi robotę. Mamy ładny słoneczny dzień, tego tutaj tak, na razie nie widać, prawda. Bo specjalnie sobie przysiedliśmy w cieniu, ale wokół nas jest mocne słońce. No i ten ekran rzeczywiście w mocnym słońcu powinien dawać radę zupełnie zaraz, dobrze. Zaraz go Adam rozjaśni zupełnie, bo teraz pewnie teraz nie jest już na maksa, ale jeszcze na nie włączyłem boosta. Jeszcze nie. Aha, jeszcze. Czyli jest powiedzmy maksymalne, standardowe ustawienie. No na razie to wiecie, nie robi jakiegoś. Mnie na przykład w zeszłym roku bardzo mocno zaskoczył LG Q6, z którego bardzo komfortowo dało mi się korzystać na plaży, bo to akurat były wakacje. Więc jeżeli chodzi o ekrany, to rzeczywiście LG ja ma się czym chwalić i nie musi to być. Ja z kolei miałem niespecjalny feedback, jeżeli chodzi o Q6 i naszych użytkowników na MGSM-ie, coś narzekali trochę na tego smartfona. No nas, ale mówię tylko o ekranie w tej chwili, więc okay, o reszcie smartfona, no bo to nie był flagowiec, więc to nie ma co porównywać, natomiast tam już był przyzwoity ekran. Tu, no na razie, po tych paru minutach już widzę, że też jest bardzo fajnie. W każdym razie Adam się rozbijał nad polskim morzem, Q6 dawała radę, G7 tym bardziej powinna dać radę. Wyjeżdżasz nad morze w tym roku? Mam nadzieję, o, że widzicie? Się uda. No, chyba, że LG mi nie przetestuje dokładnie. No zobaczymy, co z niego wyjdzie. Powiem wam, że podoba mi się ten telefon, wygląda dosyć fajnie. Ale to no, tak na pierwszy rzut oka. A resztę zobaczymy za chwilę, pójdziemy na strefy demo, pobawimy tutaj, się telefonem. Tutaj na górze ma ten szufladkę na SIM, tutaj ma USB-C i jacka ma. Tak, jacka ma, o zobaczcie, ma widać, że ma jacka. Tak, widać. Dobrze pokazuje do kamery. Tutaj ten tył to też możecie obejrzeć, co prawda macie na obrazkach, macie rendery, ale... Już widzieliście wiele razy zdjęcia tego telefonu, no ale teraz widzicie na żywo, taki, wygląda, jak ładnie się błyszczy. No, dali nam wersję czarną, widać guziczki, taką najskromniejszą, ale wiecie, to podobno dlatego, że u nas w kraju wersje czarne są najbardziej pożądanymi przez klientów. Wszyscy uwielbiamy wersje czarne po prostu. No ja nie lubię, ale generalnie takie już od kolejnego producenta słyszymy, że sprzedają się głównie czarne, no i pewnie dlatego też czarne mamy
Nie najgorzej leży w ręce. Jest rzeczywiście fajny, obły, fajnie wyważony, wiesz, tak go weźmiesz, to on ci nie wiesz, ucieka. Nawet jakoś odcisków palców nie łapie strasznie. To prawdopodobnie... jest dosyć niesamowite, słuchajcie. Nie brudzi się jakoś bardzo. A zobacz tył. No tył tak samo, tył i przód. No rzeczywiście. No zobacz, że nie. Już żeśmy kolejny plus znaleźli, faktycznie. Znaczy, trochę go upapraliśmy, słuchaj, ale nie tak jak normalny każdy normalnie szklany telefon, ale no niektóre nawet nie szklane się strasznie papszą. Dosyć niesamowicie to wygląda. No nie. Dobra. Nie. Adam wam zrobi przelotki zaraz po stoiskach, tam gdzie będziemy robić zdjęcia, może papugę wam pokażę. Idziemy się pobawić telefonem. I potem jeszcze może powiemy kilka słów, choćby o cenie, nie? Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Teraz parę rzutów oka na telefon. Jesteśmy po prezentacji, znamy już cenę. Prezentacja... Czekaj, 3,499 koła. Także jak macie akurat na zbyciu 3,500 do wydania, to ale jak macie dużo czasu 1 czerwca, to. A 1 czerwca Play przygotował do spółki z LG promocję i razem z tym telefonem można dostać 43-calowy telewizor LG. Też ze sztuczną inteligencją, żeby nie było, telewizor UHD, czyli chyba warto się bić, bo to już sam telewizor jest ponad 2000 warty, jak nic. No, jakieś 2200, tak. Raz, oni tam mówili, że 2500, ale 2200. Nie powiedzieli, ile sztuk mają. Podobno więcej niż w zeszłym roku mieli projektorów. Znaczy, pięć myślisz tych telewizorów będzie, czy więcej? Cholera wie. W każdym razie czatujcie 1 czerwca. Rzecznik Play'a nie chciał podać godziny, kiedy rozpoczną promocję, także to już oznacza. To się rozejdzie w moment, także musicie być naprawdę bardzo czujni. I powiem szczerze, no, chciałem poznać człowieka, który się na tą promocję załapie, bo... No. Ja się nie załapię, co prawda brakuje mi sztucznej inteligencji, jakbym dostał i w smartfonie, znaczy w swoim smartfonie też mam, także w smartfonie i w telewizorze to bym był dopiero teraz inteligentny. No to już w ogóle by było masakra. Natomiast prezentacja była prowadzona przez pana Jarka Bukowskiego, menadżera produktowego LG, który zrobił to bardzo fajnie, bardzo sprawnie. My go strasznie lubimy, bo fajnie bardzo to go lubimy. Rzucił dwoma żartami. Po pierwsze, że jest to smartfon dla miasta Przemyśl, a i wymawiał go Think You jednak. Czyli ty pomyśl, ty, no, w związku z tym Przemyśl tutaj pasuje jak najbardziej. I druga rzecz mi się bardzo podobała, jak opowiadał o tym, co się robi z wodoszczelnością, bo mówiliśmy o tym IP68. Jarek powiedział, że można ten telefon nawet w słonej wodzie, jak do tej słonej, tylko trzeba później zaraz do ryżu. Ten ryż po to, żeby przebiegli Koreańczycy i żeby szybko naprawili. Nie wiem, ja to słyszałem w wersji z Chińczykami, no ale dobra, nie no będę się spierał. Ale to dzisiaj byli Koreańczycy. Dzisiaj Koreańczycy, no bo LG jest koreański. Tak. W każdym razie chodzi o to, żeby tu przede wszystkim ze złącz woda wypłynęła, bo wiecie, no tam jednak jest kawet metalu. I powiedział jeszcze kilka fajnych rzeczy, o których myśmy nie wspomnieli na temat dźwięku. Rzeczywiście jest quad DAC tutaj, rzeczywiście jest DTS porządny, boombox, jest większe pudło rezonansowe niż no rzeczywiście fajnie to słychać, no ale wiecie co, nie róbcie tego muzyce, nie słuchajcie nigdy muzyki na głośnika ze smartfona. Ale jak już musicie, to połóżcie na jakiejś fajnej powierzchni rezonującej i wtedy słychać trochę lepiej. Tu ja podpowiadam, warto na przykład użyć stoliczka z Ikei, tego najtańszego za dwie dychy, bo on jest fajny. Drewniany, on jest papierowy? Tak, tam drewniany. Papierowy. Ale on jest fajnym pudłem rezonansowym i który rzeczywiście się sprawdzi razem z tym telefonem. Jeszcze nam Jarek tutaj powiedział o jednej rzeczy, też nam to umknęło wcześniej. Pamiętałem o tym przed nagrywaniem filmu, później jak żeśmy się rozgadali, to zapomniałem, jest dodatkowy przycisk. Tak, Google'a wywołuje. Wywołuje asystenta Google, który, no też Jarek tutaj tak bardzo ostrożnie mówił, ale stwierdził, że on coraz lepiej się dogaduje po polsku. No, taka dosyć znacząca uwaga, na razie jest Google Lens po polsku. Niestety, wbrew moim wcześniejszym przewidywaniom, tego przycisku nie da się skonfigurować w żaden inny sposób, można go tylko wyłączyć. Specjalnie zajrzałem do menu, albo Google, albo nic. Wiesz, ale to już jest fajniejsze od tego, co pierwotnie Samsung zrobił z Bixby. No pierwotnie, tak? Ale teraz też już możesz wyłączyć. No teraz tak. Kurczę, teraz no ja liczyłem, że jednak LG pozwoli. Możesz wyłączyć pod warunkiem, że nie masz operatorskiego i że masz się zaktualizować system, bo jak masz operatorskiego no Samsunga, to też nie wyłączysz. A, jeszcze zwróciłem, bawiąc się telefonem, uwagę na jeden drobiazg. Czytnik linii papilarnych już nie jest przyciskiem łącznika, tak jak kiedyś bywało w LG. Może pamiętacie, może mieliście. Teraz normalnie włącznik jest na boku, jest to normalny guziczek mechaniczny, natomiast czytnik jest just po prostu czytnikiem, na szczęście jest aktywny, także nie musicie najpierw wybudzać ekranu, wystarczy
I jednak się brudzi. Myśmy tutaj wpadli w hurra optymizm, jednak się brudzi. Paluchy zostają oczywiście. Ale nie tak strasznie jak na przykład mój telefon. No. To znaczy tutaj było jasno i prawdopodobnie nie zauważyliśmy na początku, ale jak go trochę pomacaliśmy ze wszystkich stron tam w dusznym pomieszczeniu, jest świetna szklarnia, ale tylko że tam dla pomidorów, dla dziennikarzy było, tam nie jest. Tam nawet papuga nie wyrobiła, tak. Słuchajcie, papuga też zjęła. No i co, w zasadzie to chyba tyle, jeżeli chodzi o premierę G7. My za chwilę lecimy na kolejną polską premierę. Nie, pamiętajcie, 3,5 tysiąca 1 czerwca czekać na promocję w Play, jeżeli potrzebujecie. Jeżeli chcecie faktycznie kupić ten telefon, to kurczę, no warto, opchnijcie telewizor, nawet jak wam jest niepotrzebny. Szczególnie ci, którym jak mnie brakuje inteligencji, sztuczna inteligencja jak znalazł, słuchaj. Dlaczego mówią sztuczna, pokazujesz na mnie? Nie wiem, jakoś odruch po prostu. Cześć, trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia, cześć. Hej.